wiecie Państwo, tubylcy wiedzą, że tu Warszawa. Nie ma, nie wiem. Tubylcy wiedzą, że tu jest Warszawa. No to są typowe pomniki charakterystyczne dla centrum Polski. W ogóle dla Polski, proszę Państwa. A tak to goście z daleka są i uciekają, tylko zastanawiają się, jak to możliwe, żeby tu w Europie, Europa stara, stary papież, stary tramwaj, pośród tych jeleni, które mają piękne zęby, wszędzie w reklamach te jelenie pokazują piękne zęby, krowy, barany, osły, woły, wszystko jest. Mamo, przyjeżdżajcie, mówi przez internet, wzywa tu do Warszawy. Mamo, przyjeżdżajcie. Woły, woły, kozy, osły, przyjeżdżajcie. W kaszlącej w Warszawie tu pobądźcie. A ta matka mówi, nie przyjedziemy, nie damy. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Co da ci sąsiadka? No i tutaj, proszę Państwa, w Warszawie, w tym systemie rozluźnionym, takim oczywiście nie w stylu amerykańskim, rozchlastanym, no bo to jak jest Wochenende, jak oni żrą, chlają, proszę Państwa, i nadużywają tego wszystkiego, aby więcej, no to dzieją się straszne rzeczy. Także mydło, bydło, była taka wystawa tu w Zachęcie, jak Państwo prosto pójdą i ulicą, proszę Państwa, Królewską dojdą, prawo skręcają. Tą Marszałkowską, jak tutaj Państwo przez tę rotundę pójdziecie, tak przez kaszlącą Warszawę, proszę Państwa. Nie ma tu prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików. Robią mydło i powidło jeszcze takie, jak przed wojną było, że, proszę Państwa, żydowską Warszawę chcą zrobić, nalewki Muranów, proszę Państwa. No Warszawa to nie tylko nalewki, Warszawa to jest i Ochota, Praga, północ, południe, Praga. Warszawa jest wielka, katolicka, polska, a to 2,5 miliona i 3/4 tego wszystkiego. Także rechodówstwo, proszę Państwa, na 4 fajerki. Także no też i barany beczą, mowa barania. Dlaczego? Dlatego, że oni wspominają dzień wczorajszy jako cyganie, że to dziadogady. A czy pamiętasz? Mówię, a czy pamiętasz? Ja mówię, no to właśnie, że i krowa pamięta, jak na przykład ktoś żyrafie krzywdę zrobi, no to żyrafa potrafi kopnąć, prawda? Albo pies pamięta, tak, świnie, wilki. Tak, oczywiście, że oszustystyczne, bo tutaj nawet krowa była na Marszałkowskiej, stała parę lat temu, proszę Państwa, sztuczna i wypchana. My tutaj mówimy o takich sztucznych, no bo te zwierzęta, wiecie Państwo, prawdziwe, no to dzisiaj o 9 było, doktor Sumińska do 10, mówiła w każdą niedzielę, mówi, że teraz to trzeba się troszczyć o te zwierzęta, że jakżeście, jako te świnie, teraz to wiecie Państwo, nie ma dziadka, nie ma babci, bo Polska to krótko żyje, prawda? Jak mogliście tego Jezusa Chrystusa zabić, skoro nawet krowy nie wolno było zabić? No to oni tutaj sztuczną krowę wystawili z tektury i udawali, że jej nie zabijali, ale że wywieźli. Ja mówię, no to was wcześniej wywieźli na Syberię, no i co? Stąd, z Warszawy. Bo jakoś tak z Białegostoku to nie, ale z Warszawy i przez Ukrainę, proszę Państwa, czy przez Lublin jakoś tak, na Syberię daleką. Także zapraszamy Państwa do lektury Pisma Świętego i właściwie w naszym radiu TOK FM Euro Concita Extra jest dużo z Pisma Świętego i najwięcej z Pisma Świętego, abyście się dowiedzieli, jak to Jezusa żeście mogli zabić. Także robią Warszawę taką handlową przedwojenną albo podobną do Krakowa. Tu nie jest Kraków. Tu są tylko te barany takie, bo one nie chcą czytać Pisma Świętego, nie chcą znać, że im się szaro w głowie robi, im mdło, jak tylko usłyszą, że idą Świadkowie Jehowy, a już Świadkowie Jehowy nie idą, bo przyjeżdżają z Anglo-Ameryki, Białystok, aby postać pomiędzy Warszawa Centralna i Złote Tarasy z Biblią pod pachą, no ale skrzętnie unikają Świadków Świętych w dniach ostatnich. Kto unika? Cygano, że do dziadogady, które mają happeningi, żrenia, potem srania i pierdzenia. Także, proszę Państwa, jak wczoraj na Miodowej 6 u katolików, przecież było otwarcie w Galerii Prezydenckiej,
wernisażu, no to ja po prostu jako ta Elka Pierdzielka podeszłam do tej takiej dziewczyny Magdaleny, ona fajna jest. Ja mówię, to jak to? Już zaczął się festiwal foto tutaj w Warszawie? Ona mówi tak, że się wczoraj zaczął, a jutro nic nie będzie, czyli że dzisiaj nic nie będzie. I ja po prostu piarnęłam, do niej podeszłam i ona się tak zaczęła, ta Magdalena, rozglądać. No to po prostu dobry znak, żeby ona się zastanowiła, nie zasypiając, ale pomyślała, z kim rozmawiała. Elka Pierdzielka, pozdrawiamy serdecznie.